Cześć, witam Was w końcowym okresie poświąteczno-ponoworocznej Nirwany. Jak widzicie, za mną cały czas palą się lampki choinkowe. Nieomylny to znak, że atmosfera świąt i Nowego Roku ciągle jeszcze trwa, aczkolwiek jest to już jej totalny schyłek. Pora więc przejść, tak jak tydzień temu zapowiedzieliśmy, do konkretnego działania i dzisiaj, choć no niestety życie jak zwykle zweryfikowało nasze plany i musieliśmy troszeczkę skorygować materiał na film, który miał ukazać się dzisiaj. Planowałem bowiem zrobić dzisiaj pierwszy odcinek poświęcony grze Waterloo Enemy Mistakes, w którym chciałem Wam opowiedzieć o zasadach tej naprawdę bardzo ciekawej gry. No niestety moment nakręcenia tego odcinka zbiegł się z końcem half termu, czyli tutaj w Anglii taki przerwy w zajęciach szkolnych, w związku z czym musieliśmy tą końcówkę tego half termu poświęcić dzieciakom, konkretnie jakimś tam pierdółkom zakupowym z nimi związanym, ponieważ wiadomo, kolejne pół roku do przodu, jakieś nowe szkolne wymagania, o dziwo jeszcze angielska szkoła czegoś dalej wymaga od dzieciaków, co prawda w jakimś tam miarę umiarkowanym stopniu, ale niestety ten koniec half termu trzeba było poświęcić dzieciakom, w związku z czym nie było czasu na nakręcenie materiału poświęconego grze Waterloo Enemy Mistakes, w związku z czym chciałbym dzisiaj zaproponować Wam takie szybkie otwarcie świeżego nabytku, który udało mi się poczynić prosto z Compass Games i od Richarda Borga. Pierwszy dodatek do gry Commands and Colors Tricorn American Revolution, w którym Richard Borg obiecuje nam znaleźć coś więcej niż tylko Francuzów, reklamując ten dodatek hasłem The French and More. Także przekonajmy się, czy ma rację i czy w pudełku znajdziemy coś więcej niż tylko bloczki armii francuskiej, które na pewno uatrakcyjnią w jakiś sposób rozgrywkę w Commands and Colors Tricorn. Także zapraszam do oglądania unboxingu. Choć tak na marginesie dodam, że może to i dobrze, że odcinek 44 nie będzie jednak kojarzył się z grą Waterloo Enemy Mistakes. O diable guerre, rancuneux et parti. O diable guerre, rancuneux et parti. Comme nos pères, chantons en vrais amis au choc des vers, les roses et les lys. Zanim jednak zajrzymy do środka, opowiemy sobie o samym pudełku, o tym, co widzimy na zewnątrz. Tutaj, jak zwykle w przypadku serii Commands and Color Tricorn firmy Compass Games, mamy reprodukcję obrazu z epoki, obrazu dotyczącego amerykańskiej wojny o niepodległość. I w tym przypadku mamy do czynienia na awersie pudełka z obrazem francuskiego malarza Charlesa Augusta Caudera pod tytułem Oblężenie Yorktown. I widzimy na nim sylwetki Jerzego Waszyngtona i Jeana Baptiste de Rochambeau, czyli francuskiego generała de Rochambeau, w trakcie ostatniej ważnej bitwy amerykańskiej wojny o niepodległość, czyli właśnie oblężenia Yorktown. To tyle o awersie. Na rewersie natomiast, jak zwykle, mamy pięknie ukazane wszystkie elementy gry, jak również spis 10 scenariuszy oraz, no oczywiście wiadomo, krótki opis, czego dotyczy system Commands and Colors Tricorn oraz jakieś krótkie wprowadzenie zapewne do amerykańskiej wojny o niepodległość, a konkretnie do udziału w niej oddziałów francuskich. Co do scenariuszy, jak widzicie, mamy ich 10. Pierwszy to Pell's Point, u nas bardziej znany jako potyczka pod Pelham, takie raczej legendarne starcie pomiędzy oddziałami Jerzego Waszyngtona a oddziałami brytyjskimi, które właśnie w tym miejscu rozpoczęły wyładunek z okrętów. Jest to teren dzisiejszego miasta Nowy Jork, konkretnie część Bronxu, dzielnicy Nowego Jorku. No tam uznaje się, że co prawda sukces odnieśli Brytyjczycy, ale dzięki nieugiętej postawie żołnierzy Waszyngtona i jego żołnierze zdołali się wycofać bezpiecznie z Manhattanu. Następnie mamy bitwę pod Brandywine, właściwie bitwę nad Brandywine, która to bitwa miała na celu zatrzymanie oddziałów generała Howe, który chciał zająć Filadelfię i ruszył w jej kierunku.
i Armia Kontynentalna, też zresztą pod dowództwem Waszyngtona, zajęła pozycję wzdłuż rzeki Brandywine. No tą bitwę oddziały kontynentalne przegrały, ale warto zauważyć, że w bitwie tej pierwszy kontakt z oddziałami brytyjskimi miał nasz konfederat barski Kazimierz Pułaski, który wsławił się również w ten sposób, że podobnie zresztą jak w przypadku potyczki pod Pelham, wsławił się tym, że również jego bohaterski atak na czele kilkudziesięciu kawalerzystów zatrzymał Brytyjczyków i pozwolił Amerykanom wyjść z tej bitwy bez większych strat. Podobno nawet uratował wtedy samego Jerzego Waszyngtona, który to epizod zresztą został wspomniany przez Pawła Bentalou w relacji z bitwy, który zapisał, że właśnie Puławski wykazał się jakąś niesamowitą odwagą i samodzielnie uderzył z 30 kawalerzystami na oddziały brytyjskie, wstrzymując tym samym jego postęp, i przez co właśnie spowodował jakieś zamieszanie w szeregach brytyjskich i korzystną sytuację dla Amerykanów, którzy dzięki temu mogli właśnie z tej bitwy się bez większych strat wycofać. Zresztą za zasługi w czasie bitwy nad Brandywine Pułaski został odznaczony przez Kongres USA rangą generała brygady, dostał stopień generała brygady. Potem zresztą do Pułaskiego napisał sam Jerzy Waszyngton, który oczywiście zapewniał go o swoim ogromnym szacunku dla osoby już nominowanego generała, jak również dziękował za gorliwość w służbie, która dawała generałowi prawo szacunku wszystkich obywateli budującej się Ameryki. Po Brandywine mamy z kolei Savannah. Tutaj, jak wiemy, bitwa, która skończyła się śmiercią naszego generała Pułaskiego. W czasie generalnego szturmu zarządzonego na Savannah generał Pułaski poległ, po czym odstąpiono od oblężenia i miasto pozostało w rękach brytyjskich, także niestety krwawe straty na nic się zdały. Nasz generał poległ, jak to zwykle w historii naszego kraju bywa, niepotrzebne ofiary, śmierć, bohaterstwo zdało się na nic. Później mamy Springfield, King Mountain, czyli tak naprawdę taka potyczka pomiędzy milicją patriotyczną i lojalistami w południowej Karolinie, która zakończyła się jakimś umiarkowanym zwycięstwem milicji patriotycznych, czyli nastawionych proniepodległościowo. Później Gloucester Raid, czyli jakiś epizod z bitwy pod Yorktown. Na końcu oczywiście Yorktown, natarcie na redutę 9 i 10. Yorktown, czyli oblężenie, trzytygodniowe oblężenie miasteczka Yorktown, zresztą w stanie Virginia, które zakończyło się kapitulacją wojsk brytyjskich pod dowództwem Charlesa Cornwallisa. Była to bodajże, z tego co pamiętam, 1/4 ogólnych sił brytyjskich w koloniach amerykańskich w danym czasie, także ogromna strata dla armii brytyjskiej. Warto wspomnieć właśnie, że między innymi w bitwie pod Yorktown do porażki Anglików przyczyniły się nie tylko siły amerykańskie, ale również francuskie, które wydatnie w czasie tego oblężenia siły amerykańskie wsparły, nie tylko zresztą na lądzie, ale również na morzu. Francuzi bowiem zdobyli panowanie w Zatoce Chesapeake, co tak naprawdę przesądziło już wynik nadchodzącego, zbliżającego się oblężenia miasta. Zanim zajrzymy do pudełka, warto jeszcze tutaj wspomnieć o przyczynie, dla której wojska francuskie wmieszały się w konflikt korony brytyjskiej z jej posiadłościami w Ameryce Północnej, które zamierzały wybić się na niepodległość. Otóż ówczesny król Francji, czyli Ludwik XVI, stwierdził, że bunt kolonii północnoamerykańskich i wmieszanie się w ten bunt po stronie kolonistów będzie doskonałą okazją do rewanżu na Brytyjczykach za klęskę poniesioną w czasie wojny siedmioletniej przez Francję i do takiej próby ponownego przywrócenia należnej rangi Francji, do przywrócenia jej w europejskiej, światowej polityce. I w związku z czym troszeczkę na początku nieoficjalnie transportowano do Stanów Zjednoczonych mundury, broń, amunicję, co oczywiście pozwoliło Waszyngtonowi przetrwać bardzo ciężki okres początkowej walki kolonii o niepodległość, później również stworzyć kilka dywizji dzięki tej pomocy francuskiej.
Oficjalnie Francuzi do konfliktu przystąpili w roku 1777 po bitwie pod Saratogą, kiedy to uznali, że ruchawka w koloniach ma szansę jednak na powodzenie i można utrzeć nosa Anglikom. Wtedy to podpisano traktat sojusznicy pomiędzy Francją a kolonistami amerykańskimi, właściwie już Amerykanami, jak również traktat o przyjaźni francusko-amerykańskiej. I to podpisanie traktatów francusko-amerykańskich spowodowało oficjalne i na dużą skalę przystąpienie Francuzów do wojny amerykańsko-brytyjskiej po stronie zrewoltowanych kolonii. W takim razie możemy zajrzeć z pewną wiedzą do pudełka. Przechodzimy w takim razie do otwarcia pudełka. Rozcinam delikatnie folię zabezpieczającą pudełko, ale tego tłumaczyć nie muszę. I zobaczymy, co będziemy mieli w środku. Pudełko otwarte, odkładam nóż i otwieram je. I cóż mamy w środku? Wiadomo, muszą być bloczki. Białe, ciekawe dla kogo. Niebieskie oraz czerwone. Białe, wiadomo, francuskie. Niebieskie, kontynentalne, angielskie, czerwone. Oraz heskie, czyli niemieckie, granatowe. Nowe kości, troszeczkę większe. Jest ich 8. Nie wiem akurat, czy ich powiększenie jest jakąś specjalną zaletą. No, aczkolwiek dodatkowy komplet nigdy nie boli. Na pewno się przydadzą. 8 kości, nic się na nich nie zmieniło. Są żłobione. Także na pewno trwalsze od wcześniejszych kości dodawanych do podstawowej, do podstawki gry, które były tylko malowane. W związku z tym ścianki łatwiej się ścierają. Tutaj mamy żłobione i malowane, także na pewno będą dużo trwalsze. No, powiem szczerze, że chyba wydają się przyjemniejsze. Zobaczymy. Instrukcje zostawimy na koniec. Tutaj pokażę Wam naklejki na bloczki. Widzimy oddziały francuskie, widzimy oddziały kontynentalne. Tu akurat chyba mamy arkusz drugi z dwóch, które mamy w grze, w dodatku do gry właściwie. Tutaj natomiast, a nie, przepraszam, to był pierwszy arkusz. Wojska brytyjskie, francuskie, piechota morska francuska, tutaj oddziały kontynentalne, a naklejki jak naklejki, wiadomo. One są bardzo ładne, trzeba przyznać, że wybór miniaturek, sposób ich wydrukowania na naklejkach jest naprawdę bardzo efektowny. Na planszy robią one bardzo przyjemne wizualne wrażenie i efekt jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny dla oka. No i powoduje to, że ta gra chyba jest z serii Command & Colors najbardziej dopracowana, jeżeli chodzi o grafikę miniaturek na bloczkach. I dwie karty pomocy, na której wyszczególniono już, właściwie są to dwie karty oddziałów, Unit Reference Chart, na których już dołożono oddziały francuskie, wyszczególniono ich cechy, ich sposób prowadzenia walki, także takie dwa arkusze po jednym dla każdego gracza również są dostępne. Po drugiej stronie reszta oddziałów. Jak widzicie, arkusze dwustronne. Już wszystkie niestety nie mieszczą się na jednej stronie. Chyba też troszeczkę powiększono czcionkę. Nareszcie w naszym wieku już to jest konieczne. Niestety czasami lepiej mieć troszeczkę większą czcionkę. Już wzrok się tak nie męczy. Także dlatego rozłożono to na dwie strony z powiększoną czcionką. Tutaj natomiast po jednym komplecie dla każdego gracza teren effect chart, czyli opis wpływu terenu na walkę i ruch. Również arkusze dwustronne na sztywnym papierze, wydane bardzo przyzwoicie. Dalej mamy kafelki terenu, rzeki, zapewne do Brandywine. Sztandary zwycięstwa, amerykańskie, brytyjskie, tutaj mamy francuskie oraz reduty, tutaj hesów.
Reduty Las. Bardzo łatwo wszystko wypada. Jak widać, nie będzie problemu z wyłupywaniem kafelków. Nie porobią się żadne naddarcia. Wszystko wychodzi jak za dotknięciem czarodziejskiego paluszka. Dobra. Przechodzimy więc do instrukcji. Tutaj wita nas karteczka, zapewne z podziękowaniami. A nie, przepraszam, jest to errata, która mówi, że na stronie drugiej błędnie podano ilość arkuszy naklejek jako 3, a tak naprawdę są 2. Także nie jest to jakiś poważny błąd, aczkolwiek bardzo miło, że nawet co do takiego drobiazgu mamy sprostowanie, co by gracze nie musieli szukać tego trzeciego arkusza naklejek, którego tak naprawdę w pudełku nie ma, ponieważ jest tylko 2. Także mamy sprostowanie, przywita nas sprostowanie. Tutaj oczywiście instrukcja, jak zwykle, trzymająca poziom, kredowy papier. Nie ma tutaj się co za bardzo rozwodzić, spis scenariuszy. Jest ich, jak powiedziałem, 10. Co do nowych zasad, to zaraz Wam o nich postaram się opowiedzieć, jeżeli jakieś będą. Podejrzewam, że powinny być, ponieważ pojawiają się nowe jednostki. Na przykład ciężka artyleria, z tego co widzę, oraz piechota morska, marynsi francuscy. Oni oczywiście oprócz indywidualnych statystyk swoich będą mieli prawdopodobnie jakąś specjalną cechę i tą cechą jest właśnie to, że walka na odległość, czyli walka ogniowa, kości walki ogniowej nie są redukowane, kiedy oddział się rusza. A kiedy natomiast oddział rusza się i angażuje w walkę wręcz, wtedy jego wartość jest zredukowana, wtedy jego ilość kości jest zredukowana o 1 i nie może, jako mimo że jest jednostką lekką, nie może wykonywać odwrotu w czasie, kiedy jest atakowana wręcz. Ponieważ cechą jednostek lekkich, czyli wszystkich opisanych zielonym paskiem, tutaj odwołuje się do swojego filmiku poświęconego zasadom gry Commands & Colors Tricorn, do którego obejrzenia zapraszam. Wszystkie jednostki lekkie mogą wykonać procedurę przed atakiem wręcz Retire and Rally. Wszystkie jednostki lekkie, czyli te oznaczone zielonym paskiem, natomiast właśnie francuska piechota lekka typu piechoty morskiej nie może tej procedury wykonać. Także to jest tutaj ta różnica. Patrzę też na ciężką artylerię, jest ona oznaczona niebieskim paskiem i oczywiście zadaje odpowiednio większe straty. Na pierwsze 3 pola strzela 2 kośćmi, używa 2 kości do walki, na następne 3 pola po 1 kości. I tutaj większych różnic nie ma, patrzę, czy mamy jakieś dodatkowe zasady, dodatkowych zasad też nie mamy, mamy wyjaśnienie dotyczące drogi. I dalej scenariusze, także tutaj jakichś specjalnych zmian w zasadach nie ma, właściwie nie ma żadnych. Z tego co widzę tak pobieżnie, być może coś przeoczę, bo jest to tylko unboxing, także nie będę wnikał specjalnie w zasady, jeżeli jakieś nowe się pojawią. Jedyne co się rzuca w oczy to to, że nie mamy combat cards dla armii francuskiej, także armia francuska będzie korzystała z kontynentalnego deku kart walki. No, zobaczymy, może w przyszłości, kiedy troszeczkę nasze konflikty XVIII-wieczne w systemie Commands and Colors Tricorn rozszerzą się, może wtedy ten dek francuski zostanie dołożony. Nie stało się to w tym rozszerzeniu, być może w następnych, które mam nadzieję będą dotyczyć troszeczkę bliższych nam teatrów działań, być może europejskich, no na to przyznam się z utęsknieniem czekam. Jak na razie niestety obawiam się, że pojawią się w następnych dodatkach prędzej Hiszpanie i Indianie, konkretnie Konfederacja Irokeska niż Prusacy czy Rosjanie. No trudno. Mam nadzieję, że będę złym prorokiem i firma Compass Games jako drugie rozszerzenie zrobi coś z bliższego nam teatru, coś z wojny siedmioletniej, marzyłoby się. No, zobaczymy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas, życzę Wam miłego popołudnia, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!